Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w poradniku pierwszej tury dotyczącej Norski oraz tego, w jaki sposób oczywiście rozegrać te kilka pierwszych tur, w jaki sposób Norska działa oraz czym tak naprawdę jest to całe Norska DLC, ponieważ tutaj pewnie też będzie dużo właśnie gadane pod tym względem. Więc zacznijmy sobie od tego, że przechodzimy oczywiście standardowo do kampanii, omówimy sobie dwie frakcje, jakie mamy dostępne, mamy Norsko oraz Zimowy Kieł. Dla początkujących graczy oczywiście nie polecam pod żadnym względem Zimowego Kła, jest znacznie trudniejszy, znacznie ma cięższą sytuację początkową. Tutaj nawet nie chodzi o to po prostu, że pisze tutaj trudny, chodzi o to, że Trok jako dowódca jest tutaj dosyć unikatowym dowódcą, naprawdę trzeba umieć wykorzystać trolle, a trollowanie, jak ostatnio się dowiedziałam, wcale nie jest takie proste, więc no nie polecam go dla żadnego początkującego gracza. Dlatego bardziej skusiłbym się tutaj na pogranie Norską, bo od Troga po prostu możecie się odbić. Norska pod względem Wulfrika Wędrowca, czyli przywódcy tej właśnie frakcji, jest wyjątkowo dobra. To jest naprawdę rewelacyjny po prostu przywódca. Doskonale radzi sobie w walce w zwarciu, ma on świetne umiejętności dowodzenia, potrafi sprawić, że wasza armia będzie dosyć unikatowa, ponieważ jako jedyny ze wszystkich lordów dostępnych dla Norski może opierać swoją taktykę na mamutach, co jest naprawdę rewelacyjne dla tego bohatera. Mamuty są naprawdę wyjątkowo dobrymi jednostkami, a zwłaszcza kiedy wzmocnimy je za pomocą właśnie Wulfrika oraz jego umiejętności pasywnych, stają się z nich prawdziwe bestie oraz prawdziwe monstra, które piekielnie trudno jest skontrować oraz spotkać w ogóle wroga, który będzie choćby godzien stania naprzeciwko nas. Jeżeli chodzi właśnie o jego efekty lordowskie, mamy tutaj atak w zwarciu plus 15 dla wszystkich jednostek mamutów, wyjątkowo dobra umiejętność, jak już wspomniałem. Wzmocnienie ataku w zwarciu dla mamutów sprawia, że częściej trafiają w przeciwnika, zadają większą ilość obrażeń, co przekłada się oczywiście na ich skuteczność, dzięki czemu właśnie Wulfrik jest tak potężny w późnym etapie kampanii. Utrzymanie plus minus 10 dla jednostek grasantów, chciałem powiedzieć plus 15, to by był raczej nerf. Utrzymanie minus 10 dla tych jednostek grasantów sprawia, że możemy z samego początku mieć trochę większą armię, na dodatek w późniejszym etapie kampanii, kiedy tych grasantów naprawdę mamy całkiem sporo, jeżeli chodzi o wszystkie nasze armie, możemy mieć praktycznie o 10% większą tą armię, ponieważ stać nas na to oraz możemy do tego doprowadzić. Jeżeli chodzi o ostatni aspekt, moim zdaniem najważniejszy, jeżeli chodzi o osobistą, jak gdyby tutaj umiejętność Wulfrika Wędrowca, jest to, wszystkie jednostki w armii Wulfrika wywołują strach. Tak jest. Strach, nie wiem, dla osób, które nie wiedzą, strach jest małą, niewielką aurą, jak gdyby dookoła danej jednostki, która zmniejsza dyscyplinę wrogich jednostek stojących w pobliżu o 10 punktów. Kiedy każda jednostka potrafi to zrobić, no to wyobraźcie sobie, że cała armia naszego przeciwnika jest o 10 punktów dyscypliny łatwiejsza do złamania. Umiejętność bardzo potężna, bardzo fajna. Naprawdę fajnie działa, jeżeli chodzi nawet nie tyle o walkę w późniejszym etapie, ale nawet z samego początku, kiedy to walczymy często z plemionami norskich, gdzie walka jest dosyć wyrównana, ponieważ nie możemy sobie pozwolić na zbyt dużą armię, zbyt skomplikowaną armię, ponieważ nie mamy tak dużo możliwości werbunkowych, czyli na przykład nie będziemy biegać od razu z mamutami. Dzięki czemu musimy walczyć na dosyć niskotierowych jednostkach i ta walka jest naprawdę ciekawa, przyjemna, ale z drugiej strony naprawdę możemy się wziąć i wpakować w całkiem niezłe kłopoty, jeżeli nie złamiemy szybko armii przeciwnika. Dzięki tej jak gdyby pasywnej umiejętności potrafimy z jednym uderzeniem, jednym potężnym uderzeniem przełamać całą falangę przeciwnika, który nie zdąży w ten sposób uruchomić swoich specjalnych umiejętności, jeżeli chodzi zwłaszcza o piechotę grasantów, już wam teraz o tym powiem, ponieważ mamy tutaj umiejętność berserkera. Im dłużej toczy się walka, tym bardziej wyniszczone będą obie siły oraz obie nie będą chciały ustąpić przez tą dodatkową premię do dyscypliny, co jest bardzo, bardzo potężne. Więc moim zdaniem całkiem fajnie to działa. Właśnie, jeżeli chodzi o grasantów, całkiem fajna piechota, jeżeli chodzi właśnie o berserkerów, jednak jest wyjątkowo krucha. Nie używam ich w późnym etapie kampanii. Wybaczcie, gardełko. Nie używam ich w późnym etapie kampanii. Mają oni wyjątkowo wysoką siłę broni, także jak możecie zobaczyć, 52 punkty, na dodatek są one zwiększane jeszcze przez dodatkowy szał dla tych jednostek, więc jeżeli umiecie ich całkiem skutecznie użyć, atakując z flanki od tyłu, bądź też gdzieś znajdując lukę, w której na przykład nie zbiorą oni szarży z przeciwnika, który na nich nadbiega, czy też nie będą oni narażeni na atak kawalerii albo jednostek zasięgowych, naprawdę jednostka potrafi zrobić całkiem niezłą robotę oraz wytłuc masę przeciwnika. Jeżeli chodzi o drugą jednostkę, mamy tutaj Rydwan Lodowych Wilków Grasantów. Moim zdaniem
Rydwany powinny zostać zbuffowane i to potężnie, przynajmniej mieć dwa razy tyle liczebności, ponieważ no, zupełnie nie działają tak, jak być powinno. Nie przejeżdżają przez jednostkę przeciwnika, nawet jeżeli to robią, to wygląda to trochę słabo. Zadają one zbyt mało obrażeń, a właśnie powinno to działać w ten sposób, że kiedy rozpędzone rydwany przebiegają przez oddział przeciwnika, to praktycznie nic z niego nie zostaje. Dalej mam tutaj właśnie takie odczucie, że rydwany, gdyby były trochę zbuffowane, więcej osób by z nich korzystało, ponieważ rydwan lodowych wilków grasantów, wierzcie mi, jako początkowa jednostka jest bardzo dobra, ale opieranie na nim jakiejkolwiek taktyki w późnym etapie kampanii będzie po prostu piekielnie nędzne, a jest to chyba jeden z najlepszych rydwanów, jakie są dostępne w rosterze norski, więc no, skoro mówię, że jedna z najlepszych i najpóźniejszych jednostek w rosterze grasantów jest dosyć słaba pod względem rydwanów, no to raczej z niej nie korzystajcie. Fajnie, że mamy ją z samego początku, całkiem nieźle działa, przydaje się nie tyle w ataku zasięgowym, jednak w bezpośrednim starciu z siłami przeciwnika, czyli kiedy możemy na przykład zaatakować sobie przeciwnika bezpośrednio, zaszarżować w niego, jednak jak wspomniałem, jest tych jednostek moim zdaniem zbyt mało oraz nie działają one tak dobrze. Jednak należy tutaj zwrócić jeszcze uwagę na to, że mamy dodatkową premię przeciwko piechocie, czyli całkiem nieźle się sprawdza do dopadania właśnie jakichś jednostek leciutkich piechoty, która gdzieś tam biega z tyłu i razi nas zazwyczaj włóczniami, czy oszczepiami, albo toporkami. Wilcze skóry. Wilcze skóry to jest jednostka druga, na której opieramy jak gdyby taktykę u Wulfrika. Oczywiście w zależności od tego, w jaki sposób zbudujemy sobie drzewko umiejętności, ale wilcze skóry akurat, zwłaszcza w tej opancerzonej późniejszej wersji, są wyjątkowo fajne, moim zdaniem przynajmniej. I tak, są one skuteczne przeciwko dużym wrogom, posiadają one bardzo dużą premię, jeżeli chodzi o tych dużych przeciwników. Na dodatek posiadają one regenerację, czyli też są całkiem niezłe pod tym względem. Odporność fizyczną na poziomie 20%, czyli zaledwie 1/5 obrażeń do nich dociera. A kiedy są jeszcze w wersji tej opancerzonej, to już w ogóle naprawdę ciężko jest je ubić. Wiadomo, że są to pojedyncze modele, nie walczą zbyt dobrze, nie mają zbyt wysokiej obrony w zwarciu, ale wierzcie mi, w starciu z ciężką kawalerią nawet potrafią wyciągnąć co nie jeden pojedynek, więc naprawdę są całkiem nieźli. Na dodatek ich szybkość pozwala im bez problemu, przynajmniej bez jakiegoś większego problemu, flankować oddziały przeciwnika oraz dopadać je od tyłu. Ze standardową piechotą sobie radzą, z włócznikami już nie bardzo, więc uważajcie na nich, jeżeli będziecie korzystać z nich w czasie kampanii. Dobra, no i cóż, przechodzimy sobie teraz do kampanii. Więc, znajdujemy się już teraz na mapie kampanii. Jak widzicie, zaczynamy sobie w fiordzie lodowego smoka. Jest to lokacja dosyć ciekawa. Znajduje się po środku, no praktycznie tego tutaj wybrzeża, na północ od Imperium, co daje nam całkiem ciekawe możliwości. Oczywiście, najpierw może spójrzmy sobie na to, gdzie w ogóle się znajdujemy. Jak teraz widzicie, Morze Pazurów, jest to oczywiście północna część mapy. I jak wygląda sytuacja dyplomatyczna, może powiedzmy o tym z samego początku, ponieważ Norska jest akurat pod tym względem dosyć ciekawa. Mamy tutaj kilka frakcji norsjańskich dookoła, czyli kilka innych plemion, tak, norski. No i sprawa wygląda tak, że mamy kilka podejść do rozpoczęcia tej kampanii z samego początku. Z jednej strony możemy próbować oczywiście zaatakować wszystkich tych jak gdyby norsjańskie plemiona i powoli się z nimi konfederować. Z drugiej strony sprawi to jednak, że będziemy bardzo, bardzo ubogo wyposażeni w pieniążki. Nie będziemy mieli złota na nic, dosłownie na nic. Powolny rozwój sprawi, że około 100 tur, 50 tur będziecie się bawić tylko i wyłącznie w kolonizację norski na północy. Dlatego od czasu do czasu polecę Wam wypad na południe. Wypady na południe są bardzo fajne, ciekawe, można poznać oczywiście miejscową ludność oraz ograbić ich i złupić do zera. Jest to bardzo ciekawa mechanika, która sprawia, że trochę gramy właśnie norskimi plemionami jak hordą, ale nie jest to właśnie tryb hordy. Także Dietershafen, bardzo dobre do plądrowania, tutaj Schalzenmund, też całkiem ciekawe, trzeba jednak uważać na Middelheim, ponieważ jeżeli stąd przyjdzie Boris Thorbringer, to może nam całkiem nieźle namieszać. Gorsel, również ciekawa miejscówka, jeżeli chodzi o łupienie z samego początku. Łupienie jakichkolwiek tutaj tych plemion barbarzyńskich nie jest aż tak dochodową inwestycją, więc uważajcie, jeżeli zaczynacie walczyć z norskimi plemionami, to pamiętajcie o tym jednym bardzo ważnym aspekcie, że nie zarobicie na tym. I to dosłownie. Więc, z samego początku oczywiście zaczynamy w tym fiordzie lodowego smoka, mamy Wulfrika, Wulfrik jest wyposażony w dosyć standardową armię, oprócz tych jednostek trzech specjalnych dostaje jeszcze trzy jednostki standardowych grasantów, dosyć podstawowa piechota. Mamy oczywiście fiord lodowego smoka, który jest rozwinięty bardzo, bardzo słabo.
I tutaj na razie należy oczywiście rozwijać, moim zdaniem przynajmniej, do poziomu, w którym będziemy mieli czempionów, grasantów, którzy z samego początku mogą pociągnąć dosłownie naszą kampanię do późniejszego stopnia, bądź też odsunąć się zupełnie w stronę wojennych ogarów oraz wilczych skór, by potem przejść na dzikie mamuty. Co jest bardzo ciekawą opcją. Dzikie mamuty, przyznam, że są wyjątkowo ciekawe, wyjątkowo dobrze radzą sobie, jeżeli chodzi o walkę. No i jeżeli chodzi o dzikie mamuty, to naprawdę będą to jednostki, które przeciągną tą naszą kampanię bardzo, bardzo daleko. Jeżeli nasz bohater Wulfric jeszcze będzie nimi dowodził, razem ze swoimi umiejętnościami, które ma tutaj akurat, które dodają jeszcze rozmiar aury dla jednostek mamutów wojennych, to akurat nie ma takiego dużego znaczenia, ale ten dodatkowy atak w zwarciu dla jednostek mamutów, to naprawdę jest to rewelacyjna umiejętność, która naprawdę potrafi potężnie wzmocnić naszego bohatera. Skoro już tutaj weszłem, to może opowiem co nieco o umiejętnościach samego Wulfrica, ponieważ są one bardzo ciekawe. Z samego początku oczywiście polecam sobie zrobić jeden punkt wędrowca. Ta dodatkowa szybkość ruchu na mapie kampanii pozwoli nam szybciej dopadać przeciwników, a wędrowanie przez pustkowia chaosu są naprawdę męczące oraz długie. Dlatego należy jak najszybciej właśnie w to zainwestować. Jeżeli chodzi o dodatkową linię rozwoju, to polecam od razu pójść w tą stronę, by tutaj odblokować sobie żarliwe stworzenia, i to jest umiejętność, którą moim zdaniem powinniśmy rozwijać sobie z samego początku, dlatego że wilcze skóry dosyć szybko możemy sobie zaadoptować do naszej armii, nawet w większej ilości, oprócz standardowych grasantów. Z drugiej strony możemy również pójść od razu w molochy sarlów, tylko że jeżeli chodzi o mamuty, i tak z samego początku nie będziemy mieli do nich dostępu, więc nie jest to akurat zbyt dobre. Także myślę, że akurat tutaj jednostki wilczych skór, jeżeli uda nam się szybko do nich dojść, możemy w to zainwestować. Jeżeli nie mamy takiego zamiaru z samego początku jak gdyby popychać tutaj naszego rozwoju technologicznego, by mieć właśnie te wilcze skóry i nimi trochę walczyć, to polecam jednak aurę dominacji, która dodatkowo wzmacnia dyscyplinę wszystkich pobliskich jednostek o 5 punktów oraz umożliwia nam wykształcenie sobie tego, czyli czempioni północy. Obrona w zwarciu dla jednostek czempionów grasantów plus 15 punktów oraz premia do szarży też plus 15 dla czempionów grasantów. I na tych jednostkach powinniśmy opierać naszą kampanię z samego początku. Są to bardzo dobre jednostki, zresztą nawet w późniejszym okresie całkiem nieźle działają. Jeżeli chodzi o pozostałe umiejętności, mamy tutaj dodatkowe punkty dla jednostek ogarów. Moim zdaniem nie są aż tak ważne. Dodatkowo siła dla jednostek jazdy grasantów, w ogóle z niej nie korzystam. Uważam, że jest po prostu zbyt słaba. Mamuty zastępują naprawdę całkowicie całą jak gdyby kawalerię. Na dodatek to, czego nie dopadniemy za pomocą naszych mamutów, zawsze gonimy za pomocą tych jednostek wilczych skór. Wiadomo, że jest to dosyć skomplikowane i trudno czasami jest skontrować armię, która polega właśnie na dużej ilości jednostek zaczepnych, ale nie jest to aż tak piekielnie trudne, a tych armii też nie spotykamy zbyt dużo. Jeżeli chodzi, tutaj mamy jeszcze na dodatek atrybut napastnika oblężniczego, także pamiętajmy, że Wulfriciem zawsze za każdym razem możemy zaatakować miasto, kiedy od razu do niego podejdziemy. Nie musimy czekać, prowadzić oblężenia, tylko po prostu Wulfric może tutaj robić za jednoosobowy taran dzięki swojej umiejętności. Więc ja z samego początku polecam wam bardzo taką chillową troszeczkę taktykę, dlatego że próbowałem tutaj raszować, próbowałem zrobić różnego rodzaju myki, by szybko na przykład pójść na północ, zabić tutaj wrogiego lorda. Z jednego prostego względu: kiedy zabijamy głównodowodzącego armii przeciwnika, od razu możemy się skonfederować z daną frakcją, i to w całości. Możemy przejąć ją doszczętnie, od początku do końca. Więc jest to bardzo potężna umiejętność, która pozwoli nam bardzo szybko zdobyć większą ilość jak gdyby terytoriów, równocześnie zdobyć większą ilość sojuszników, ponieważ za każdym razem, kiedy się konfederujemy z takim pokonanym lordem, to również zyskujemy go w nasze szeregi. Więc jest to bardzo dobra opcja, jeżeli na przykład chcemy się skonfederować z jak on ma? Zimowym kłem, czyli trogiem, tak? To całkiem fajnie działa. I zresztą polecam wam zabić troga, znaczy pokonać troga oraz później się z nim skonfederować, ponieważ jest to postać jako drugorzędny dowódca naprawdę rewelacyjna. I również prezentuje bardzo odmienny typ dowodzenia. Więc jak już wspomniałem, zaczynamy mniej więcej w ten sposób. Ja w tym momencie oczywiście wyruszam moją postacią tutaj na cmentarzysko Drakkarów. Jest to pierwszy z celów, który należy sobie jak gdyby poruszyć. I werbujemy lorda. O dziwo w tej frakcji nie ma jak gdyby przymusu, to nawet nie jest przymus, to jest po prostu obrona w zwarciu, to będzie dobre. Nie ma tutaj jak gdyby
takiego dodatkowego aspektu, który czyni to, że im mamy więcej lordów, im mamy więcej armii, tym musimy za każdym razem więcej płacić za utrzymanie każdej kolejnej. Co jest bardzo ciekawe i co sprawia, że naprawdę nasza ekonomia nie jest aż tak mocno nadszarpnięta jak w wypadku innych frakcji, kiedy to chcemy stworzyć wiele sił kontrolujących wiele różnych terenów. Możemy mieć kilkanaście małych armii i tak naprawdę największym kosztem często utrzymania będzie po prostu nasz lord, który kosztuje zazwyczaj około 200 sztuk złota, natomiast reszta jest całkiem przyjemna. Polecam porekrutować sobie tutaj łowców grasantów z oszczepami. Zresztą każdą jednostkę z tych można rekrutować z samego początku. A robimy to tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie tracić później czasu na rekrutację w inny sposób. Ponieważ kiedy nasz Wulfric znajduje się tutaj, nie może w tym właśnie terenie rekrutować sobie nowych jednostek. W przeciwieństwie do tego bohatera, który właśnie został stworzony. Jeżeli chodzi o technologię, mamy kilka różnych gałązek. Gałązka u góry opiera się na wzmacnianiu naszych podstawowych jednostek grasantów w sposób dosyć bezpośredni. Mamy tutaj dodatkowe koszty werbunku, mamy dodatkową siłę broni dla piechoty, mamy dodatkowe punkty pancerza. Jest to dosyć ciekawa gałązka, tutaj jeszcze mamy dwie umiejętności, czyli prędkość rydwanów i tak dalej. Tego akurat nie polecam Wam z samego początku, jednak te wszystkie technologie, które znajdują się tutaj, są dosyć dobre do opracowania z samego początku i możecie się na to skusić. Z drugiej strony mamy łowców potworów, którzy odblokowują nam pierwsze polowania. Polowania są wyjątkowo ciekawe, są naprawdę fajne, dobrze zrealizowane. I kiedy pójdziemy na dół, mamy jeszcze więcej tych polowań. Odblokowują one nie tylko i wyłącznie dużą ilość pieniędzy, dużą ilość sławy, ale również i oddanie dla bogów oraz unikatowe przedmioty, jak i często unikatowe jednostki, które możemy sobie wplec do naszego rostera. I bardzo fajnie działają one z samego początku. Jednak zbyt szybkie zraszowanie tych łowów może sprawić, że no nie jedna z naszych armii się naprawdę wykrzaczy, ponieważ nie są to łatwe wyzwania, są to dosyć ciężkie wyzwania, w których naprawdę trzeba się wykazać dobrymi umiejętnościami, całkiem niezłą ilością jednostek oraz oczywiście niezłym dowódcą, który będzie w stanie ubić tak potworne i wielkie bestie, jakie przeciwko nam będą stawać. Jeżeli chodzi o inne tutaj rozwoje, tutaj mamy jak gdyby wzmacnianie norsjańskich ogarów oraz wilków lodowych. Dalej mamy na północy koszty związane z chaosem, czyli po prostu mamy tutaj wzmocnienia dla troli. Nie polecam tego też z samego początku, więc łowce potworów też sobie zostawiamy. No i dochodzimy do najciekawszej gałązki. Moim zdaniem jest to rewelacyjnie zaprojektowana gałązka. Z samego początku oczywiście mamy tutaj podstawowe jak gdyby kilka prostych technologii, które mogą nas wzmocnić i znaczy poleciłbym Wam oczywiście zaczęcie od próby dojścia do dłuższego kadłubu, dlatego że przychody z łupienia osad plus 10% przez cały efekt kampanii naprawdę przydaje się nam to złoto z samego początku i będzie dosyć ciężko je zebrać. Na dodatek mamy tutaj zasięg ruchu na mapie kampanii 10% dla wszystkich naszych postaci. To jest naprawdę rewelacyjny buff. To tak jakbyśmy na każdym z naszych postaci wybrali sobie właśnie ten aspekt dodatkowego wędrowca. To jest akurat bardzo fajne i pozwala nam często dogonić armię przeciwnika, których normalnie nie bylibyśmy w stanie dogonić. Im dalej w to drzewko, tym zwiększa się nam dodatkowe doświadczenie, łupy z bitew oraz na przykład błat publiczny, co jest też dosyć dużą bolączką z samego początku na naszych terenach, dlatego że im mniej oddani chaosowi jesteśmy na danym terenie, tym trudniej będzie nam po prostu brać i kontrolować dany region. Będą się toczyły kolejne bunty, nieporozumienia itd., itd. Na dodatek mamy tutaj jeszcze bardzo dużo jak gdyby poszczególnych umiejętności dotyczących walki z odpowiednimi frakcjami. Od góry zaczynając mamy walkę z Bretończykami, niżej mamy przeciwko Teli, dalej jeszcze przeciwko krasnoludom i to wszystkie wojska krasnoludzkie, czyli wszystkie frakcje krasnoludzkie, mamy wszystkie frakcje imperialne, mamy wszystkie wojska związane z wampirami, czyli wampirzymi lordami i jeszcze niżej mamy wszystkich zielonoskórych. Czyli w zależności od tego, na którego przeciwnika się zdecydujemy, możemy sobie oczywiście wybrać w danym momencie umiejętność. Opracowanie jej oczywiście kosztuje odpowiednią ilość tur i nie jest to wcale mała ilość tur, ale należy o tym wspomnieć, że bardzo fajnie to działa. Na dodatek, na samym końcu kampanii zajmuje to ogromną ilość czasu. Najłatwiej jest oczywiście na zdobycie tutaj Kron, czyli stolicy Bretonii. Mamy możliwość bardzo ciekawego jak gdyby rozgrywki długofalowej. Może nie z samego początku, ale w późnym etapie kampanii się to odblokowywuje. Zajmując odpowiednie jak gdyby stolice, czy też duże miasta na terenach Starego Świata, możemy tam zakładać przyczółki. Te przyczółki
kiedy je zajmiemy, odblokowywują nam nie tylko i wyłącznie możliwość stworzenia osady na dosyć wysokim poziomie, ponieważ muszę stwierdzić, że to jest naprawdę wysoki poziom takiej osady, ponieważ jest to normalna szóstopoziomowa twierdza, którą możemy sobie rozwinąć, możemy mieć tam opcje rekrutacyjne jak w normalnych norsjańskich miastach tych na północy, to jeszcze na dodatek dają nam bardzo unikatowe buffy oraz właśnie dostęp do tych unikatowych technologii. Są one odblokowywane za darmo w jedną turę, ale są naprawdę bardzo potężne. Przychody z handlu plus 500 dla taryf umów handlowych. Bardzo ciekawa umiejętność, chociaż trudno jest, przyznam, doprowadzić do handlu z jakąkolwiek frakcją, także może być to ciekawe, jak gdyby, zadanie dla Was, czy też ciekawy sposób na rozgrywkę. Dalej mamy na przykład tempo badań plus 10%, jeżeli zajmiemy stolicę Teli. Też dosyć ciekawe, globalny limit werbulkowy dla jednostek, plus 2, też dosyć ciekawie. Mamy na przykład koszty budowy dla wszystkich budynków, minus 25 oraz przychody ze wszystkich budynków, plus 50 frakcyjne, kiedy zajmiemy kara za karak, czyli tą twierdzę główną, czyli główną twierdzę krasnoludów. Dalej mamy jeszcze po zajęciu Altdorfu dodatkową siłę broni plus 25% dla wszystkich wojsk w naszej armii. Uwaga, 25% dodatkowych obrażeń, to jest naprawdę potężny buff. Dalej przechodzimy sobie do zajęcia Drakenhof i Drakenhof mamy tutaj uzupełnianie strat, to jest główny właśnie jak gdyby rzecz. No i jeszcze mamy tutaj rezerwę mocy wiatrów magii, odporność na wyczerpanie na wszystkie wojska oraz dochód w łupieniu po bitwie plus 50%, jeżeli zajmiemy Karagdras, czyli Czarną Grań, czyli osadę, w której zaczyna Grimgor Ironhide albo nie Wurzak, tylko Azak. Właśnie. I bardzo ciekawie naprawdę to wpływa na rozgrywkę. Myślę, że próba dojścia dosyć szybko do tego typu jak gdyby miejsc, w którym możemy pójść naszą armią, a mamy dosłownie dowolność po zajęciu Norski, możemy opłynąć cały świat, pójść gdzieś daleko, wklepać na przykład zielonoskórym i zająć ich osadę, a później na przykład tułać się po tych jakichś tam pustkowiach na południu, czyli po tych pustyniach, jest naprawdę bardzo ciekawą opcją i bardzo fajnie się to robi, ponieważ sprawdzałem to, więc naprawdę mogę Wam to polecić. Jeżeli chodzi o dyplomację, raczej się w nią nie bawimy. Jak już wspomniałem, dosyć ciężko jest doprowadzić z jakąkolwiek frakcją do jakiegoś porozumienia, czy też na przykład próby umowy handlowej, więc no, nie jest to zbyt popularne. Jeżeli chodzi o same polowania, dopiero odblokowują się nam z czasem. Mamy tutaj 8 różnych polowań, z których dostajemy naprawdę bardzo dużą ilość jak gdyby zysków. Z drugiej strony jednak, jak wspomniałem, są one wyjątkowo trudne. I wytyczne dotyczące kampanii, jak mogliście zobaczyć, jest to osiągnięcie trzeciego poziomu oddania któremuś z bogów, właśnie miałem o tym wspomnieć. Pokonaj wszystkich pretendentów, którzy bogowie wysyłają na nas, to też jest dosyć proste, oraz zniszczenie frakcji Zimowego Kła, Imperium oraz Bretonii. I po tym, jak gdyby, kiedy to już wykonamy, no to oczywiście kampania jest zaliczona jako skończona. Więc, oddanie dla bogów. Jesteśmy jak gdyby wyznawcami chaosu, tylko że nie oczywiście już oddanymi danemu bóstwu, tylko możemy wybrać sobie jednego z bogów chaosu. Oczywiście oni inaczej się trochę nazywają, jeżeli chodzi o wyznawców norsmeńskich. Więc mamy po kolei. Tutaj będzie ranga poborowego lorda, to będzie Slanesh, czyli mamy węża, czyli Slanesha, tak, boga przyjemności. Mamy Ogara, który jest kornem i który jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o właśnie Norsemenów. Często oddają mu cześć. Mamy Nurgla, który jest tutaj krukiem. Mamy również orła i orzeł jest tutaj cinczem. Więc w zależności od tego, w którą stronę sobie pójdziemy, i od razu mówię Wam, że próba pójścia w dwie gałązki naraz jest bez sensu, bo i tak blokuje nam się to jak gdyby w pewnym momencie i nie mamy jak gdyby możliwości już pójścia dalej, czy też zdobywania oddania dla innych bogów, po prostu musimy sobie wybrać jedno bóstwo, któremu będziemy oddani. Obliguje oczywiście odpowiednią łaską, tak? Kiedy na przykład oddamy się całkowicie wężowi, będziemy mieli rangę poborowego lorda plus 5, czyli mamy od razu piąty poziom bohatera, utrzymanie dla wszystkich jednostek w naszych wojskach, minus 10%, więc coraz to większa armia oraz jeszcze specjalnego czarownika chaosu możemy sobie zwerbować dla naszej frakcji. Nie widziałem go, myślę, że może być całkiem fajny, musiałbym to sprawdzić. Jeżeli chodzi o czempiona Ogara, to jest coś, co udało mi się osiągnąć i bardzo fajnie to działa. Naprawdę
Legion Wykuty w Lodzie są to trzy działa chaosu, w jednym oddziale, które swoją salwą potrafią rozwalić dosłownie każdy oddział piechoty. Siła broni dla oddziałów piechoty walczących w zwarciu plus 10%, bardzo potężny buff, naprawdę wyjątkowo potężny, i doświadczenie zdobywane w jednej turze plus 100 dla wszystkich wojsk. Pozwala to nawet tym wojskom, które znajdują się w garnizonach, zdobywać kolejne wyższe poziomy, co jest bardzo ciekawe i bardzo fajnie działa. Jeżeli chodzi o kruka, mamy czas leczenia ran minus 4, mamy tempo uzupełnienia strat plus 20%, a kiedy osiągniemy maksimum, na świecie wybucha potworna zaraza, na którą my jesteśmy odporni. Nie wiem, na czym polega ta zaraza. Chcę to bardzo mocno sprawdzić, ale już no nie starczyło mi czasu przed przygotowaniem tego materiału. Niemniej, kiedy pewnie zacznę rozgrywkę Trogiem, jako drugą moją kampanię, to pewnie sprawdzę sobie, ponieważ pójdę pewnie w stronę kruka. I bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób będzie to działać. Więc no cóż, pozostaje tylko i wyłącznie poczekać i zobaczyć. Jeżeli ktoś to odblokował, może mi napisać w komentarzach, ponieważ bardzo jestem ciekaw, w jaki sposób działa ta zaraza i w jaki sposób nerfi ona jednostki przeciwnika. No i mamy oczywiście Champion Orła, czyli Cincha, dodatkowa magia, tempo badań, moim zdaniem chyba najsłabsze. Jedyną właśnie nagrodą dosyć fajną może być ten Azrik, Strażnik Labiryntu, czyli Potężny Pan Przemian. Jest to oczywiście dowódca jak gdyby dla armii, jestem ciekaw również jego rostera jednostek oraz sposobu, w jaki dowodzi, więc... O, myślę, że też może się tutaj pokuszę na zrobienie każdej z tych gałązek, ponieważ każda oprócz tego Ogara wydaje mi się również wyjątkowo ciekawa. Dobra, więc co, to tyle jeżeli chodzi o omówienie z samego początku. Klikamy sobie koniec pierwszej tury. Ciężko jest w niej naprawdę coś zrobić. Jak już wspomniałem, próba raszowania na północ, by szybko podbić na przykład ziemię naszego przeciwnika albo zabić wrogiego generała, jest dosyć trudne do osiągnięcia, więc raczej namawiałbym was tutaj do dosyć zrównoważonego rozwoju. Cmentarzysko Drakkaru w Ciebach. Oczywiście walka z automatu, mógłbym tutaj walczyć osobiście, jednak myślę, że tą walkę osobistą rozegram tam na północy za jakieś kilka tur. Wygrana, jak widzicie, dosyć mało. Możemy splądrować i teraz, jak widzicie, oddanie dla tych bogów zyskujemy albo poprzez polowania, które potem ofiarujemy ofiarę z takiego polowania danemu bóstwu, albo właśnie poprzez niszczenie danych osad. Jednak tutaj akurat pójdę w stronę okupacji, dlatego że chcę od razu mieć tą wioskę. Rozwój samego Wulfrika. Nie polecam pójść oczywiście w ścieżkę wojownika, jest to dosyć słabe. Jeżeli chodzi o... Chwila, to było całkiem niezłe. Obierze świat, jeżeli gramy trochę pod zasadzkę. No i oczywiście mamut wojenny, bardzo serdecznie polecam. No i łowca czempionów. Jeżeli uda wam się odblokować tą umiejętność, to naprawdę rewelacja. Jest to bardzo dobra umiejętność. Ja ją odblokowałem jako ostatnią, poświęcając wszystkie moje punkty chyba do 30 praktycznie, ale naprawdę nie żałowałem. Minus 60 do obrony w zwarciu, minus 48 do prędkości, minus 30 do pancerza. To znaczy... Z samego początku po prostu nie radzę wam pójść w tą linię, ale jeżeli macie już jak gdyby dokończyć tego bohatera i chcecie, żeby naprawdę był taki jak w grze figurkowej, przynajmniej mniej więcej, to bez łowcy czempionów się to nie obejdzie. Więc z samego początku wybieram sobie oczywiście wędrowca, dlatego żeby mieć więcej punktów ruchu. Rekrutacja dla Wulfrika, ciach, ciach, ciach. Czy dodatkowe jednostki. Tutaj mamy właśnie armię, którą powinniśmy pokonać i zająć się tutaj wieżą zagłady. Zobaczymy, czy to się uda. I kolejna tura. Dobrze. Jeżeli chodzi o ekonomiczną część, jak gdyby tego naszego... całego bajerowania związanego z dowodzeniem jak gdyby, no to powiem, że bardzo ciężko jest utrzymać wysoko jakościową taką drogą armię z kilku prostych powodów. Głównym jest to, że naprawdę będzie nam brakować pieniędzy z samego początku i to jest naprawdę coś, co faktycznie wygląda tak jak na trailerach, też na tych zapowiedziach z Norskim, iż w pewnym momencie po prostu będzie się bardzo ciężko przebić przez to. Dlatego właśnie polecam te wyprawy na południe, bo jeżeli tego nie zrobimy, to będzie nam brakować ciągle pieniędzy. I potem powrót na północ, by konfederować się z kolejnymi frakcjami Norsemenów.
tęgie żagle. Ok, czyli mamy dodatkową dyscyplinę dla jednostek grasantów. Bardzo ważne z samego początku. Przejdziemy sobie tutaj. Dołożymy dodatkowe jednostki. Ok. I wyruszymy dalej. Oczywiście drugim bohaterem możemy kontynuować podróż za Wulfrikiem. I tak raczej już rekrutacja nam się nie przyda, dodatkowy bohater w zwarciu może być całkiem przyjemny. Na dodatek możemy zacząć grabić jeszcze ziemię przeciwnika, niby nędzny zysk, ale coś zawsze. Kolejna tura. I tak właśnie będzie wyglądać nasza jak gdyby rozgrywka z samego początku. Nie mamy zbytnio dużych opcji rozwoju ekonomicznego, dlatego że brakuje nam pieniędzy, musimy utrzymywać dużą armię, musimy równocześnie dbać o to, by no, wszystko się jednak nam udawało, tak? Nie możemy sobie pozwolić na to, by na przykład nasze jednostki były w jakiś tam sposób nienakarmione czy coś takiego. Ponieważ zwyczajnie oddziały będą się rozsypywać, no i kiedy pokonamy tą wieżę zagłady, to mamy już pierwszą prowincję, pierwszą dużą prowincję. Należy również zwrócić uwagę na to, że dookoła mamy mnóstwo różnych lordów norskich. Sytuacja, jeszcze wam teraz powiem, nie jest dobra pod jednym bardzo prostym względem. Kiedy Norsemeni zaczynają szaleć dookoła, nie patrzą na to, kto jest jak gdyby większy czy silniejszy. Jeżeli mamy jakiegokolwiek nawet mniejszego lorda, który gdzieś tam tylko i wyłącznie się przechadza, potrafią go zaatakować bez litości, dosłownie zero jakichkolwiek tam politycznych dywagacji. Nie będą się z wami bawić, nie będą się z wami cackać. Jeżeli znajdą okazję do tego, by was złupić, zniszczyć wam jakąś osadę, zająć ją dla siebie, to to po prostu zrobią. Zrobią to, a potem będą kontynuować marsz przeciwko wam. I najprostszą metodą oraz najtrudniejszą do wykonania jest właśnie pokonanie głównej siły przeciwnika, czyli nie jakieś tam łupienie wiosek, wyniszczenie ekonomiczne, nie. Trzeba po prostu zamordować, zatłuc i zabić najsilniejszą postać, jaką ma nasz przeciwnik, co doprowadzi właśnie do skonfederowania. Teraz aktualnie nie będzie tego widać, dlatego że tutaj będziemy toczyć bitwę standardową, ale na przyszłość mogę wam tak powiedzieć właśnie. Stoczymy sobie teraz bitewkę. Norska, 1. To aktualnie armia przeciwnika będzie w dosyć dużej liczbie, więc może poczekam nawet na tego dodatkowego lorda, by jeszcze mieć dodatkowe wsparcie. Duża ilość jednostek zasięgowych, jak widzicie, to jest naprawdę utrapienie w walce z pierwszymi plemionami norskimi z samego początku. Naprawdę ciężko będzie wam je skontrować, ciężko będzie odnieść się do tego, by je wytłuc, więc z samego początku również polecam wam ogary. Może nie są one jakąś jednostką zbyt dobrą na późniejszy okres kampanii, ale z samego początku ogary mrozu Nawet dobrze się sprawują. Należy tutaj jeszcze zwrócić uwagę na... one się chyba nie nazywają właśnie ogary mrozu, tylko są to norskie ogary. Coś takiego. Dobra. Cała armijka. Więc całą armijkę moją. Oczywiście Wulfric idzie na przodzie. Ma dosyć fajną umiejętność tego morskiego kła, która pozwala mu brać i masakrować dosłownie wrogie jednostki. Jednostki te będą w jednej formacji. Łuczników damy sobie na jedną flankę. Zwykłych grasantów damy sobie na front. Do tego dołożymy jeszcze Wulfrika. Dwie jednostki berserkerów gdzieś tam z flanki sobie zaatakują. No i dwie jednostki jak gdyby zasięgowo mobilne damy sobie po tej stronie. Również dołożymy do formacji naszego głównego, jak gdyby, drugiej linii, czyli do tych włóczników dołożymy sobie również drugiego bohatera, który gdzieś tam musi przyjść. Atak w zwarciu ma chyba niższy, ale ma za to odporność na ostrzał, co jest całkiem fajne, przez tą jego tarczę. Poczekajmy sobie, niech się ustawią odpowiednio. No, szybko gościu. Kurczę,
Kurczę, to tak powoli biegasz? Czy ty idziesz? No, za szybcy ten bohater to nie jest. No dawaj, dawaj, dawaj. Przepieraj nogami, bo tutaj widownia czeka. Dobra, więc tak. Ja już może zacznę przemieszczać moje jednostki. Trójki do przodu. Dwójki do przodu. Jedynki też do przodu. Czwórki też do przodu, flanki. Pojawia się armia przeciwnika. Armia przeciwnika na dodatek idzie przeciwko nas. Co my tutaj mamy? Aha, mamy tutaj czempionów na pewno, grasantów. Bardzo dobre jednostki, jak już wspomniałem, wyjątkowo mocne. Mamy również zwykłych grasantów, dużo ilość włóczników grasantów. Sami grasanci. Nic specjalnego, szczerze powiedziawszy. I wydajemy po prostu polecenie do ataku. Trójeczka ma się ustawić za linią ataku. Myślę, że to będzie gdzieś tutaj. Coś takiego. Jeżeli chodzi o tych, mamy również flankę. Jednostki zasięgowe. Jednostki zasięgowe, jeżeli tylko i wyłącznie będziemy mogli, wysyłamy oczywiście na jednostki zasięgowe przeciwnika. Znaczy nie jednostki zasięgowe, kurczę. Jednostki nasze takie lekkie, kawalerii, te zaczepne, możemy szybko wysłać właśnie przeciwko wrogowi, co chyba dobrze będzie akurat działało. I głównym czynnikiem, jakim będziemy się bawić z samego początku, będzie oczywiście Wulfric, mianowicie musimy wycelować wrogiego bohatera oraz go zatłuc. Dosłownie, bez żadnego tam ceregieli, bez żadnego bajerowania. To jest zadanie Wulfrica i ten drugi bohater też powinien mu w tym pomóc, ponieważ sam Wulfric no jednak sobie nie radzi w walce z dużą ilością przeciwników, żebyście czasem nie myśleli, że on jest taki naprawdę super. Jest super, jeżeli chodzi o walkę 1 na 1, ale jeżeli dochodzi do tego jeszcze stado potworów dookoła, czy stado jakichkolwiek innych jednostek dookoła, no to jednak nie sprawia on już aż tak dużej wartości, jak mogłoby się wam wydawać. Dobra, uderzenie na formację przeciwnika. Czwóreczka, ciach. Bohaterowie idą na bohatera. Wulfric ma świetną umiejętność, którą jest właśnie mroźny kieł. Zaraz wam ją pokażę w akcji. Dobra. Berserkerów możemy bez żadnych skrupułów wysyłać na włóczników, grasantów. Naprawdę świetnie sobie w tym radzą. Teraz tak, Wulfric jako bohater ma świetną umiejętność, tą świetną umiejętnością, ale niekiedy Wulfric walczy sam z wrogim bohaterem. Wulfric jednak wymaga wsparcia troszeczkę. Jest właśnie jego umiejętność mroźny kieł, która potrafi dosłownie przetoczyć się przez wrogie jednostki. Tutaj chyba jest nawet całkiem niezłe miejsce. Może w tą stronę, żeby nie razić moich jednostek tych specjalnych. I pojawia się taki właśnie jego demoniczny jakby zaprzęg, który przewraca i rozbija formację przeciwnika. Całkiem fajnie to działa, zresztą całkiem fajnie wygląda. Gdzie jest ten drugi bohater teraz? Już go zgubiłem. Dobra, jest. Ci bohaterowie mają go zatłuc. Walka powinna być wygrana. Bez większych tam bajerów. Oczywiście staramy się dogonić tutaj wojska przeciwnika. Jednostki zaczepne muszą zostać jak gdyby zanihilowane. Główna rzecz, o jakiej należy pamiętać z samego początku. No i kiedy przywódca wroga zostaje zabity, jak widzicie, armia przeciwnika zaczyna się troszeczkę sypać. Nie troszeczkę, tylko po prostu zaczyna się wysypywać. No i dosyć prosta bitwa. Także pamiętajcie, że kiedy walczycie z Norską z samego początku, musicie jednak wycelować dokładnie we wroga. Utrzymać w miarę flankę, nie pozwolić na coś takiego, na co ja pozwoliłem teraz, czyli Wulfric zostanie na przykład złapany przez wrogich lordów i jak gdyby ściśnięty w kleszczach, dlatego że może się to dla niego bardzo źle skończyć.
I oczywiście staramy się również wykorzystywać nasze jednostki zasięgowe. Wbrew pozorom ci łowcy grasantów ze szczepami są całkiem niezłą jednostką. Jak widzicie teraz zwycięstwo. Wszystkie jednostki wroga zostały odcięte, sparaliżowane i tak jest to bitwa od miastu, także wszystkie zostaną wycięte w pień automatycznie. Nieznaczne zwycięstwo. No może i nieznaczne, ale jednak zwycięstwo. Jak widzicie tutaj wilcze skóry świetnie się wykazały. Dodatkowo berserkerzy, jak wspomniałem, odpowiednio wprowadzeni do walki, kiedy to nie oni przyjmują jak gdyby główną szarżę na siebie, czyli kiedy nie są wystawieni z przodu formacji, naprawdę całkiem nieźle się sprawują oraz potrafią zadać ogromną ilość obrażeń dla waszego przeciwnika. No i również Wulfric tutaj razem z innymi jednostkami. Jak widzieliście, bitwa wcale nie była aż tak trudna. No i w ten właśnie sposób możecie zdobyć pierwszą swoją dużą prowincję. Jeżeli chodzi o rozwój ekonomiczny, macie kilka budynków, które mogą jak gdyby zapewnić wam troszeczkę złota z samego początku oraz utrzymywać większą armię i polecam je robić w tych mniejszych osadach. Jednak będziecie musieli ciągle dbać o jeden bardzo ważny czynnik. Tym jednym bardzo ważnym czynnikiem będzie ład publiczny. Jeżeli o niego nie zadbacie i wasi przeciwnicy będą ciągle was podburzali oraz w jakiś sposób no, się żyli niesnaski w czasie waszych gdzieś tam podbojów na dalekich terenach, to będą was dręczyć właśnie bunty. Bunty i niepokoje na waszych terenach mogą naprawdę zepsuć wam całą przyjemność z kampanii. Także uważajcie na to, żeby pilnować jednak tego oraz gdzieś tam ewentualnie nawet posiadać lorda, który po prostu z kilkoma jednostkami będzie się przemieszczał od prowincji do prowincji i oczywiście głaskał miejscowych tych tam mieszczan, by nie wszczynali buntów, dlatego że Norsemeni są dosyć narwanym narodem i trzeba po prostu uważać na to, w jaki sposób jednak tam kontrolujemy tą całą sytuację. Naprawdę wierzcie mi, że kiedy Wulfrikiem na przykład jesteśmy na jednej stronie mapy, a dostajemy nagle powiadomienie, że gdzieś tam wybuchł bunt, to tylko tak, o nie, znowu trzeba się wracać. Także uważajcie na to. Dobra. Oczywiście możemy też podporządkować tą frakcję, czyniąc z nią swojego wasala, jednak nie sądzę, żeby to była dobra opcja. Okupacja danej osady jest chyba najlepszym wyjściem. Jeżeli byłby to oczywiście lord, którego pokonalibyśmy w walnej bitwie, czyli na otwartym terenie, to oczywiście mielibyśmy frakcję możliwą do konfederacji. W ten właśnie sposób nie mamy. I teraz tak. Ulepszamy sobie oczywiście osadę. Ja w tym momencie sobie skasuję ten budynek i polecam wam zrobić to samo. Rozbuduję sobie tutaj budynek w tej wieży zagłady, żeby mieć tutaj lepszą obronę. Wsadzę tutaj nawet jednego z moich lordów. Natomiast tą armią, w ramach tego, iż tutaj prawdopodobnie będzie się działy jakieś tam niesnaski, w dosyć małej ilości, możemy zrobić dwa wyjścia. Raz, jak już wspomniałem, albo wybrać się właśnie w stronę tych wszystkich naszych norsmeńskich plemion i próba ich zjednoczenia, co może być dosyć długą drogą, dosyć trudną drogą. Polecam również próbę zabicia tutaj rady Greylingów, dlatego że są oni dosyć łatwym celem z samego początku. Zazwyczaj gdzieś tutaj właśnie jest ich lord z dosyć dużą armią i pokonanie go naprawdę może przysporzyć nam dodatkowego jak gdyby sojusznika. Na dodatek pamiętajcie, że po pokonaniu takiego gościa mamy również opcję skonfederowania się z nim, czyli od razu zamiast tutaj po pakcie o nieagresji czy tam po zawieszeniu broni mamy dołączenie do konfederacji i jest to od razu umożliwione, więc nie ma tutaj żadnego jakiegoś specjalnego bajerowania. Wystarczy zawsze pokonać tą największą, najpotężniejszą armię naszego przeciwnika i w tym momencie nawet chyba bym to zrobił. Jeżeli chodzi o najazdy na północ, mamy kilka opcji. Najlepszą opcją moim zdaniem z samego początku jest Northland, bądź też tutaj w stronę Marienburga się udajemy. Zazwyczaj Gorsel jest dosyć nieźle oposażony, a nigdy nikt tego nie broni, więc jest to całkiem niezła miejscówka, żeby sobie trochę połupić i zrobić srebro. Natomiast potem ciągle wracamy na północ oraz staramy się zabezpieczyć wszystkie te tereny, ponieważ ciągle będą się tutaj działy jakieś niepokoje, ciągle będą się tutaj działy jakiegoś rodzaju niesnaski z innymi jak gdyby plemionami. Także dopóki tego nie zrobimy, możemy robić okazjonalne wypady i bardzo wam to polecam, ponieważ jest to dosyć nietypowy tryb rozgrywki z samego początku, kiedy jednak nie bierzemy i nie próbujemy, tak jak w wypadku innych frakcji, dążyć do takiej stabilizacji bardzo mocnej,
tylko właśnie robimy te wypady na południe, robimy sobie nowych przeciwników, potem ich łupimy, potem przed nimi uciekamy, ponieważ są od nas potężniejsi, więc jest to bardzo, bardzo ciekawa rozgrywka i naprawdę norska, jak gdyby tutaj, daje naprawdę mnóstwo zabawy. Oczywiście wiadomo, że jest dosyć trudna do dowodzenia, ale później jest naprawdę niezła. Ten budynek oczywiście radzę Wam zastąpić sobie tutaj psiarnią ogarów wojennych, później mamy oczywiście dostęp do wilczych skór, jak i do norskich wilków lodowych oraz likantropa. Likantrop powinien być to jedna z naszych pierwszych postaci. Na dodatek drugim budynkiem, jaki polecam sobie stworzyć, będą tutaj niszczycielski ołtarz z jednego prostego względu. Możemy od razu wpleść sobie do naszego jak gdyby rostera jednostek jednego z czarowników. Mamy do dostępu metal, mamy do dostępu ogień oraz mamy również śmierć. Śmierć moim zdaniem jest najbardziej tutaj jak gdyby opłacalna, dlatego że mamy tutaj umiejętność pozwalającą nam na wycelowanie w pojedynczego przeciwnika, jak i również umiejętność rozkład duszy, która sprawia, że siły przeciwnika naprawdę będą bardzo mocno nadszarpnięte, jeżeli chodzi o walkę, więc całkiem nieźle to działa. Na dodatek należy tutaj jeszcze pamiętać o tym, że jeżeli tego nie wybierzemy, to możemy sobie oczywiście wybrać tutaj czarownika szamana ognia, który będzie zadawał po prostu naszemu przeciwnikowi dosyć dużą ilość obrażeń z czarów, bądź też wzmacniał pojedyncze nasze jednostki, albo też płonącą miecz ruina, które bierze i bardzo dobrze wpływa tutaj na nasze jednostki pod tym względem, że no jednak daje im bardzo potężny buff, także wzmocnienie naszych grasantów, choćby nawet podstawowych, tą właśnie umiejętnością sprawia, że no naprawdę, naprawdę robią całkiem niezłą robotę. Jeżeli chodzi o metal też jest całkiem fajny, jednak należy tutaj wspomnieć o tym, że opiera się on bardziej na buffowaniu naszych jednostek, ewentualnie właśnie transmutacja ołowiu, którą mamy gdzieś tam pod koniec, już bardzo dobrze wpływa jednak na walkę. Jest to chyba najlepsza z tych wszystkich umiejętności, ale dojście do tego jest bardzo długie, więc z samego początku jednak będziemy się musieli tutaj opierać na jakichś pojedynczych, dosyć słabych nerfach czy też buffach dla naszych jednostek, dlatego tutaj bardziej poleciłbym to graczom troszkę bardziej zaawansowanym, jeżeli chodzi o sztukę metalu, więc z samego początku śmierć. I cóż, dążyć jak najszybciej do dzikich mamutów. Jak będziecie mieli w armii Wulfrika dzikie mamuty, to dzikie mamuty są OP i będą rozjeżdżać dosłownie każdego. Naprawdę to uczucie, kiedy ma się stado dzikich mamutów, przynajmniej nie wiem, 1, 2, 3, to nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, był kiedyś taki film, Władca Pierścieni, i tam była bitwa o Minas Tirith. To takie duże białe miasto, i tam właśnie te mamukile sobie przyszły i rozwaliły prawie całą armię Rohanu. Tak, ja mam za każdym razem, kiedy robię szarże właśnie moimi mamutami, mam to przed oczami, nie wiem dlaczego, ale ciągle mi się podoba to robić. Także polecam Wam serdecznie sprawdzić, bo naprawdę mamuty same w sobie no rewelacyjnie moim zdaniem działają oraz dają taki feeling właśnie takiego warhammerowego mamukila. Także cóż, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że poradnik pierwszej tury Wam się przyda. Oraz możecie oczywiście napisać, jak Wam idzie gdzieś tam w Waszych kampaniach, ponieważ zawsze fajnie jest poczytać, jakie macie przemyślenia dotyczące rozgrywki oraz tego, w jaki sposób można może na przykład ciekawie, inaczej rozpocząć Waszą kampanię oraz w jaką stronę rozwoju pójść. Dobra, to jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia już niedługo w kolejnych materiałach. Cześć!